Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie! Z tej strony, Michał AK, Pel i witam Was już w drugim odcinku z gry Minecraft. Nie powiem, że nie, jestem bardzo, ale to bardzo z Was zadowolony po takiej aktywności, jaką żeście zaprezentowali w poprzednim odcinku. Za co Wam bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo dziękuję, bo to oznacza tylko jedno, że serię przyjęliście bardzo ciepło. Za co jestem wam bardzo wdzięczny. Korzystając z tego, że jeszcze nie zacząłem perfidnie odcinka, dzisiaj wykonamy sobie już pierwsze zadanie od typowego nieogara, a to zadanie wyświetla się wam teraz na ekranie. Jest bardzo ciekawe, nie powiem, że nie, i myślę, że nie będzie żadnego problemu, aby zdobyć surowce i spróbować pobudować. Ja już zamknę w tym momencie mordę i nie będę już tak wielki, jak widzicie teraz, i przechodzimy do właściwej części odcinka. No dobra, zatem ruszamy na kopalnię, ponieważ je, to jest jedno z tych zadań, które sam chciałem dla siebie, że tak powiem, zrobić. Kto wie, może się uda nam yy, znaleźć jakąś opuszczoną kopalnię, kto wie, kto wie. Mam tutaj cztery pochodnie, no nie jest to zbyt kolorowe. No ale... Ale mamy tutaj ślepą uliczkę, więc zarobiście. Kurde, myślałem, że ta jaskinia będzie miała w sobie coś więcej niż tylko ścianę. Aha, czyli tak naprawdę przyszedłem tutaj po węgiel. Ej, ale węgiel się w sumie przyda, więc to nie jest nic złego. Pamiętam czasy, kiedy to z węgla w ogóle Expo nie latało. I też pamiętam czasy, jak węgiel dosyć rzadki był, bo to było też jak był Minecraft Alpha i te wczesne bety, wiecie, beta 1.2.0.2 na przykład, albo beta 1.3.0.2, coś takiego. Pamiętam te czasy, kurde, stare, stare dobre czasy, moim zdaniem. Fan drogą, gramy już na wersji 1.14, pewnie się zapytacie dlaczego? Otóż dlatego, że Escalancher sam praktycznie mi e, zupdate'ował się na wersję 1.14, co stwierdziłem w sobie, że nie będzie kupił pomysłem przejść i spróbować się w tej jeszcze nowszej wersji, bo o ile o 1.13 wiedziałem gówno, tak tutaj wiem jeszcze większe gówno, że tak powiem. Tak więc no, będzie dosyć ciekawiej co a, craftinga mamy tutaj, bo ja myślałem, że go tam sobie zostawiłem. Dobra, w ogóle zauważyłem, że wszystko jakoś tak inaczej wygląda w tym 1.14. Dziwnie, jakoś tak. Dobra, tutaj się wydaje, już, że ta jest trochę większa, więc mam pewne obawy. Więc dlatego, na wszelki wypadek, może sobie postawię craftinga, bo gramy na poziomie trudności normal. Tak więc będzie dosyć ciekawie. Więc na sam dobry początek. Stworzyłbym sobie mieczyk. Dokładnie tak. I tutaj bym sobie porobił parę pochodni. No sobie tak parę. Bo przyda się. Powiem wam, że ostatnio troszeczkę pojechałem z nostalgią i wróciłem do starych, dobrych czasów, jakie prezentował kiedyś. Nie wiem, czy kojarzycie tą personę YouTube'a CTSG albo JJ Jokera. Oni kiedyś naprawdę zesunęli z serii z Minecrafta. I jakoś tak mnie ostatnio wzięło, żeby sobie pooglądać kancia tą codzienność. Nie powiem, że nie bardzo, ale to bardzo podobało mi się tak jakby ta podróż do tego, wiecie, dzieciństwa trochę, bo nie powiem, że nie oglądałem ich bardzo do bardzo mocno, a nie bardzo dobrze. No bardzo dobrze też ich oglądałem, ale przyznam szczerze, że to oni byli tymi pionierami na YouTubie Minecraftów. Nie powiem, że nie, że inni twórcy na polskiej scenie YouTube'a robią źle tego Minecrafta, bo robią to w swój specyficzny sposób, ale przyznam szczerze, że oni mają taki swój wyjątkowy, który jest przyjemniejszy do oglądania jednak. Bo ja kiedyś byłem taką osobą, która mocno też oglądała jogboxa u polskiego pigwida, teraz zwanego jako Stew. I nie powiem, że nie, tamta seria też mnie w miarę ciekawiła, bo to wiecie, była paczka z modami, a wolałem szczerze Stew oglądać niż Huśka. Mimo, że do Huśka nic nie mam, bo Huśek ma też swój właśnie taki specyficzny yy, tak jakby content i specyficzne prowadzenie serii. Ale nie powiem, że nie robił to też trochę w sposób mozolny, co na dłuższą metę bardziej zasypiałem przy tych produkcjach jego, niż żebym. Wiecie, coś tam zapamiętał. A dlaczego oglądałem Stew i Huśka? Bo tych dwóch youtuberów wtedy jak na tamte czasy z Minecrafta robiło właśnie serię spaczek modów. Jeden zrobił z Jogboxa, drugi robił z Towncrafta itd. I nie powiem, że nie, kiedyś mocno jarałem się TownCraft'em i tymi wszystkimi wynalazkami. Niestety, przyznam szczerze, że o Towncraftie zapomniałem kompletnie, ale tak czasem sobie myślę, czy by czasem, jeżeli faktycznie Towncraft i większość tych mod modyfikacji wyszła jak na przykład ten. E Kurde, jak ten teraz się nazywał? Coś tam z Forestem było w Minecrafcie, że tam można było pójść do takiego wielkiego lasu i tam były Dungeony. Jeżeli ktoś pamięta, to może mi śmiało przypomnieć w komentarzach, byłby bardzo wdzięczny, nie powiem, że nie. No i tak sobie myślę, czy my czasem, jeżeli te mody, te na przykład pokroju, nie wiem... O kurde, Creeper. Elo, frajerze. Gin śmiecił. No dobra, sej, wybuchłeś. Ja się wyleczę, że tak powiem. Dokładnie mi zaraz tutaj serduszko wróci. Tutaj widzę nieprzyjemnych gości mamy, więc na razie nie będę szedł w tamte rejony, ale przyznam, że wolałbym sobie mimo co kilofa zrobić. Tak więc e, zróbmy. No i co? I Przyznam szczerze, że te mody by moim zdaniem urozmaiciły tę gierkę, nie? W zasadzie to może dwa kilofy, tak wiecie, na wszelki wypadek. Wiecie, nikomu nie zaszkodzi dla wszelki wypadek mieć 2 kilofy. Dobra, piecyk biorę ze sobą, bo nie wiadomo czy czasem nie będę czegoś przetapiał po drodze. A uwierzcie mi, ja mam taką skłonność, że często gdy wydobędę daną rudę, przykładowo rudę żelaza, złota czy czegoś, wolę to od razu przetopić, a nie czekać z tym do końca zachodu słońca. To zdanie w ogóle nie miało sensu, tak by the way. Ale co o tym sądzicie, tak szczerze? Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, jakbym rozwinął tę serię z modami typu Yogbox, nie wiem, te właśnie takie, nie wiem, Taumcrafty, e, Foresty, czy tam, kurde, nie wiem. Miałem kiedyś taki zarobisty mod na. E, on się nazywał Better Furnaces, to było z tymi piecykami, że wiecie, mogliście mieć piecyk diamentowy, złoty, srebrny, w się sensie srebrny, żelazny. Jakiś tam tęczowy, który był mega przyspieszony. Nie, to nie jest wcale nawiązanie do żadnego LGBT czy coś, po prostu piecyk jak piecyk, tylko że był tęczowy i był w miarę szybki w przetapianiu. To byłoby dosyć dobre. Co sądzicie o tym? Dobra, węgiel, węgiel, węgiel. Ogólnie zapomniałem poruszyć jednej kwestii w poprzednim odcinku, za co was bardzo serdecznie przepraszam. Więc poruszymy sobie te kwestie tutaj. Otóż, nie wiem, czy jesteście fanami odcinków w, z kopalni. Jak ja tam, nie wiem, łażę po tych kopalniach i wydobywam te surowce. Powiedzcie mi, czy jesteście. To jest dla mnie bardzo ważne, bo jeżeli chcecie. Możemy zrobić tak, że surowce typu węgiel i tak dalej, w ogóle z eksplorowania niektórych jaskiń, zostawię sobie tak, jakby poza nagrywaniem, czyli nie będę tego wam na antenie pokazywał. Jeżeli tak bardzo desperacko chcecie, mogę robić z tego odcinki, tylko wtedy będziemy musieli sobie. A znaczy, nie wy, a ja będę musiał sobie bardziej przygotować większą. E, większą pulę tematów, że tak powiem. No bo teraz, jako tako, tematy mam. Nie będę tego ukrywał, bo tutaj na spotanie dużo rzeczy mówię. Dobra, myślę, że z tego miejsca będzie można ruszyć i za niedługo powoli realizować zadanie od typowego nieogara. Poznałem jeszcze raz bardzo serdecznie, bo naprawdę za zadanie, które wymyśliłeś, moim zdaniem było bardzo spoko. Znaczy jest bardzo spoko, bo jeszcze tego nie ogarnąłem. Jeszcze jedno pytanie mam do Was, moi serdeczni, kochani widzowie. Powiedzcie mi... Czy chcecie, żebym robił tak, że zadania? Robię, nie wiem, dwa na odcinek, czy chcecie, żebym robił jedno i takie, nie wiem, dodatkowe od siebie jakieś zadanie? Bo mam nawet jedno dodatkowe od siebie zadanie, ale na razie mam za mało sadzonek. No mam niby 14, ale bym potrzebował sadzonki różnego rodzaju, bo bym chciał posa posadzić taki wokół mojego domu. Pomimo, że ja będę, tak jak zadanie tutaj od typowego, jest mieszkał tak, jakby nad. Nad tymi tymi tutaj, e, nad powierzchnią, bo wiecie tam 15 kratek do góry To. O kurde szkielet! a Nie atakuj mnie gnoju! Dobra, bądź się tam. O, Enderman, siema. Nie chcę z tobą ryzyk... Nie chcę z tobą, że tak powiem iść w bitkę, więc proszę mi stąd iść. Dziękuję Eee. Bo mam taki ambitny dosyć pomysł, żeby postawić taki wielki las, dosłownie, żeby ten teren, albo po prostu jakiś inny, bo nie wiem, czy tutaj będę się koniecznie, wycie osiedlał, bo nim miejsce spoko, ale taki teren jakiś nierówny, szczerze. O, Enderman. Nie chcę z nim, na naprawdę, nie chcę z nim iść w walkę, bo to się źle skończy dla mnie i dla nas wszystkich. Świnka, dawaj mi ich z hamowego. Dzięki, 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 jedz mi z ręki. Kwiatuszek, kwiatuszek, kto chce kwiatuszek? Halo? Mogę zaraz komuś kwiatkę dać albo kogoś dzielić kwiatem. Tam w ogóle tylko co jedynie słyszałem, jeżeli chodzi o wersję 1.14, że ponoć yy, wprowadzili pandy i dżun w dżunglach można bambusy znaleźć, te takie wiecie Coś Ala taki styl japoński, bo wiecie paddy, babusy i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, fajne to jest, tylko że. Ja zauważyłem, mogę się mylić. Nie wiem, możecie mnie poprawić w komentarzach, ale od tych następnych wersji tej, tej że tak powiem, gierki, czyli Minecrafta, tak zauważyłem, że... Ło, wow, ale dziurwa w ty. Trzeba tam wejść. Zauważyłem ogólnie, że... Te biomy pokroju dżungla, nie wiem, te tereny z zagrzebiałą ziemią i tak dalej, w ogóle gdzie są te zagrzebiałe krowy, to są w ogóle takie już bardzo rzadkie tereny od tych przyszłych wersji. One kiedyś nap naprawdę miały takiego wielkiego hype'a, ale teraz natrafić na. natrafić szczerze na jakiś biom, typu dżungla czy coś, to jest, jak dla mnie, to jest osobiście wyzwanie. Naprawdę mówię. Bez kappy, znaleźć dżunglę to jest tak naprawdę wyzwanie teraz W tych nowszych wersjach. Mogę się mylić Ale tak mi się przynajmniej wydaje I będę starał się ogólnie tę serię dosyć często wrzucać wam Na kanał Po prostu na razie była taka troszeczkę przerwa, bo chciałem żebyście wszyscy na spokojnie sobie odcinek obejrzeli i podejrzewam, że Będzie to samo od tego odcinka, kiedy on się pojawi na YouTubie, a mam nadzieję, że się szybko pojawi, bo Raczej aż taki długi nie będzie no raczej będę chciał te pierwsze odcinki ograniczać tak do 20 minut, coś takiego. O, to się już nazywa kopalnia, a raczej jaskinia. Pójdźmy na góry, co tutaj będzie. A ja wolę sobie najpierw odświetlić teren, bo to też czasem jest coś takiego, że sobie oświetlę, i mogę przy okazji jakiegoś dungeona znaleźć. A dungeonów dawno nie, znala nie, nie znajdowałem w Minecraft'cie. Jezus Maria, co ja w ogóle ostatnio dawno znalazłem w Minecraft'cie? Zacznijmy od tego. Jezu, ja myślę, że to jest strzała i że tutaj jakiś nieprzyjemny koleś się tutaj kręci. Jak bo ty powiedziała Madzia, coś w sensie z kanału Magdalena Maria Monika. Tutaj Baśka, że tak powiem, biega. Nie wiem w ogóle skąd się wzięło, że szkielet to Baśka, szczerze. Nie nadążam za tymi trendami. Nie nadążam. <ścoughs> tak. Nie nadążam dosłownie za trendami. A raczej za z tymi starymi. I w cholerkę żelaza! Jej! Żelazo się przyda, bo w sobie będzie można wiaderka porobić. I. E? No i przy okazji mamy tutaj: Osiągnięcie Achievement. Get. <laughs> Dobra, kurde. Kill off. Nie odwalaj mi takiej maniany. Proszę mi się nie psuć w trakcie kopania. Dziękuję. Oraz, zbijamy w dół. O, tutaj jeszcze jest żelazo. Przyda się żelazo, bo mówię, żelazne itemy. Będziemy mogli sobie żelazną zbroję porobić. Chociaż dla mnie najważniejsze są itemy, bo jak zdobędziemy, jakby diamenty i emeraldy, to fajnie byłoby jednak je wydobyć normalnie. A nie kurde, łudzić się, że. To tutaj znalazłem sobie żelazo. No wiecie o co chodzi, nie? 9 level mamy swoją drogą. I tak w tej serii również się za będziemy brali za Alchemię. Mimo, że z Alchemii słaby jestem w Minecraftie, bo tam parę innych miksturek jestem w stanie ogarnąć, ale czyli, czy tak szczerze, dosyć pokaźną pulę to nie, nie powiedziałbym. Dobra, pyk, pyk, pyk. Ile mamy węgla? No, dwa staki prawie są. Wiecie, dwa staki w sensie, że dwa razy po 64, bo tak się w slangu Minecraftowym mówi. No coś, że masz dwa staki, to od razu masz ten. dwa razy 64. Dobra, my stąd sobie pójdziemy i ruszymy jeszcze tutaj. O, tutaj mamy żelazo, którego nie wydobyłem. 16 sztuk. No to już byśmy mieli ładne kilofy porobione. O kurde, ale kanion tutaj się nam pokazał. Ja nie wierzę w to normalnie. Co to jest? andezit Aha, lol. Myślę, że to jest kamień normalnie. Był się tak przez chwilę, miałem twaka, że. To, to teraz nie wydobywamy kobla, tylko ten? Tylko jakiś czyst kamień? Tam lawę mamy. Lepiej uwaga. Lepiej uważaj. Nie wpadnij do lawy, bo zaraz lawa. Kopniecie w wory. Wpadniesz sobie w dół i będzie słabo. Tato, tato! <noise> co? Co ja w ogóle powiedziałem? Dobra, nieważne. Lecimy teraz dalej. Ło, eee, ale przepaść. Nie chcę ryzyk fizyk robić. Ile mamy w ogóle na nagraniu? 16 minut, dobra. Co tutaj co nieco zwiedzimy i te perypetie dalsze zostawimy chyba na następny odcinek. No ale zresztą zobaczymy, co będziecie mieli do powiedzenia odnośnie odcinków z jaskini. Wiem, że to nie jest też szczególnie fajne w oglądaniu, bo wiem, że ludzie często są zanudzeni w takich kopalniach, no ale... Ja lubię coś takiego zwiedzać. Mogę sobie to oczywiście zwiedzać poza nagrywaniem, ale... Żeby też nie było komentarzy, że Eee, Pomidor cheater, bo tu na pewno se diamenty cheatował! Dlatego, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to wolałbym to na wizji pokazywać, ale też se zdaję sprawę, że szanuję wasz czas. Dobra, myk myk mamy i możemy sobie stąd iść już, nie? Tak myślę. W sumie. Sorki za ten w ogóle mój głosik, bo mam lekką chrypę. Dla, to jest dlatego, że tak jakby wstałem z jakiejś pół godziny temu, z 20 minut temu, no i troszeczkę wam powiem, że... Nie ogarniam jeszcze tak za bardzo. Chociaż z dykcją moją nie jest aż tak źle, no kurde. Nie zaczynam się co drugie słowo, czyli jest lepiej od pierwszego odcinka No też nie ma co się dziwić, że się stresowałem, bo kurde kurde blaszka, że tak powiem. Ale ze mnie flaszka. Jezus Maria, to tam mogę już wyjść sobie. Sobie wyjdę tędy, no bo przecież tutaj przyszedłem, nie? Lol, ale dwucyfrowa IQ. E, powiem wam szczerze, że no, że niczym nie popijem, dlatego jest też taka chrypa. Dobra, to jest my kopanion, więc myślę, że obok my kopanion się, że tak powiem, wybudujemy. Dobra, co my mamy? Mamy bruk, mamy deski i mamy drewno. Wiecie co? Zrobimy trochę coś takiego. Kurde. Ja oczywiście się poprawię, jeżeli chodzi o budowanie, to o to się nie musicie martwić, ale. Jakie to było jeszcze raz zadanko, tutaj sobie pozwolę zminimalizować Przeczytam sobie na głos, bo ja wam pokazałem tego screena, ale muszę mimo co jeszcze raz przeczytać eee, dobra Pokazuj się mi już tutaj Nie świruj pawiana Windows 10, proszę bardzo mi tutaj pokazać Ten yy, komentarz o, Ładuje się Okej okay. Jak się da to zbuduj domek 15 kratek nad ziemią Podłoga nie może dotykać ziemi. Robi się. Robi się. Robi się. Dobra. Na no więc robimy 15 kratek ten. O, akurat będzie zachodziło słońce. Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eureka. Mamy 15. I teraz od 15. Tak myślę, żeby czasem nie zrobić czegoś takiego. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Na przykład coś takiego. Teraz tak. Bo musi pójść to symetrycznie. Raz, dwa, trzy, cztery. I przykładowo coś takiego. Tu już mamy taki pierwszy etap domku. Eee, I teraz co? Coś takiego tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery, dobra, raz Dwa, trzy, cztery Okej okay. Pyk, 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 pyk Nie starczyło mi Unlucky, unlucky <laughs> Dobra, porobię sobie tylko tak trochę Bo też nie chcę nie wiadomo ile drewna Że tak powiem Marnować No i dobra, mamy coś takiego I teraz co? W tę stronę, tak Czyli pyk, pyk I teraz tak. 2, 3, 4. Jezu, ja się bo jak ta konstrukcja będzie wyglądać, ale dobra. Pyk, pyk, pyk. O, muzyczka się włącza. Pamiętamy w ogóle, jak w wcześniejszych wersjach się ona więcej włączała. W sensie, że ona częściej miała częstotliwość większą, chyba. Albo mi się tak wydaje. Dobra pyk pyk, pyk pyk, pyk Pyk, 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 pyk Kurde, no nie, nie odwalaj pawiana, kurde, ty Gnoju jeden Desko, proszę mnie tutaj nie robić żadnych brzydkich rzeczy Tylko ze mną współpracować, dziękuję Dobra, i co? I zrobimy sobie coś takiego. Taką powiedzmy wieżyczkę. Dobra, pyk, pyk, pyk. O, i mamy taką sobie wieżyczkę, chociaż. Ja to bym zrobił jeszcze inaczej, ale zaraz wam to przedstawię, jak ja bym to zrobił. Zobaczycie, zaraz, zobaczę za dnia, czy wszystko się aby na pewno zgadza, czy to jest symetryczne. No, jest jako tako symetryczne. Dobra, słuchajcie, zrobimy teraz coś takiego: postawimy sobie stół rzemieślniczy albo crafting, i zrobimy sobie coś takiego. Dokładnie tak, ustawimy sobie te takie półpłytki. One mi się wydaje, że lepiej będą się prezentować. I se Przy okazji się kierę. Walniemy. Pyk, pyk, pyk. Proszę mi się tutaj zniszczyć. Proszę mi tutaj nie pajacować. I raz jeszcze będziemy ustawiali wieżyczkę. Tak, 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 tak. Tak, 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 tuk, 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 tak, 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 jeszcze raz tak. No i super, tak mi się wydaje, że teraz będzie lepiej wyglądać. Postawmy sobie skrzynkę, bo to jest najważniejsza rzecz. O, tu mam skrzyneczkę. Pyk-pyk. Najcenniejsze itemy, po prostu, kurde, jak leci, trzeba pochować, bo jak ja to stracę, to po prostu będę płakał. Dosłownie będę płakał. Uh, ja wiem, że o tym ciągle mówię, ale... No, lepiej to podkreślić. Pyk, pik, pyk. No i co? Takie najpotrzebniejsze rzeczy. Piecyk wezmę sobie, od, od razu obok postawię. I będę teraz tego żałował, bo będę musiał zlecieć na sam dół. Wiecie o tym. Zdajecie sobie z tego sprawę. Ty, ja mam dobry pomysł. Może sobie zrobię dodatkowego craftinga. I. Zmienię te deski. Znaczy ten kabel na deski. cobblestone. hehe. Dobra, spadamy w dół. E, przeżyłem. Jak to wygląda w ogóle? <laughs> Jak to wygląda, XD? <laughs> o nie. Czekajcie, ja muszę to se z daleka zobaczyć aż. No, to wygląda tak dziwnie, trochę, że to jest taka wieżyczka, a tutaj taki pałąk. To wygląda jak jakiś upośledzony trójząb, nie? Dobra, ale już wiem od czego mogę zacząć. Dobra, to ja to sobie będę poprawił już poza wizją, nie? Tak sobie tutaj kurde popoprawiam i zobaczymy, jak to będzie oficjalnie wyglądać, już potem. No, dobra moi drodzy, tak więc to by było na tyle z dzisiaj z drugiego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Chyba jako tako wykonanie, znaczy jako tako zadanie chyba wykonałem. Nawet dzięki Ci, typowy nieogar. Powiedz mi, czy o to o Tobie mniej więcej chodziło, żeby zrobić coś takiego tutaj, co widzisz teraz. No, jest to 15 kratek nad Ziemią, tak więc jako tako domek niby jakiś jest. Nie może on co prawda dotykać Ziemi, więc ja się tego oczywiście pozbędę, ale samo to, że ta platforma będzie tam sobie. Myślę, że jest to jako tako zadanie wykonane, bo musiałem jeszcze jakoś zejść i się podnieść, tam do góry. Tak czy siak. Jeżeli macie jakieś jeszcze zadanka dla mnie, mam nadzieję, że się będziecie wykazywali też w tej serii, bo to też dzięki Wam ta seria jest i to Wy tutaj decydujecie, co będzie w tej serii się działo. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał Ci się kontent, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o tym wszystkim, co tutaj publikuję, począwszy od takich let's play, kończąwszy na jakichś vlogach, informacjach, jakichś gówno filmikach. No i cóż, jeżeli to by się spodobało, zostaw łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku z Minecrafta. I pamiętajcie, żebyście napisali jakieś zadanka, ponieważ jestem ciekaw waszej kreatywności. Na razie, trzymajcie się, cześć i...